Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie razem z moim bratem w tle. Idziemy właśnie po pokusia. Chodź, chodź. Czesio ma przygotowane dla niego ciasteczko, także mu da... O, już maszeruje do nas, zobaczcie. Także idziemy mu dać. Pokaż, jakie masz ciastko dla konia. Czesio, ty chcesz być influencerem. Powiedz, jakie to ciastko jest. Ciastko? No. Niebieskie. Dawaj. Zarżał do nas pokerek, nasze witanie. O, i zjada ciasteczko z końskiej cukierenki. I na hasło jakie? Mizerka. Macie 10% zniżki. Zakładasz mu kantar do szady? No. Co pokulek, ale masz dużo much, co? Trzeba maskę ci dzisiaj założyć, już pojutro będzie cieplutko. Ogarniesz? Patrz, tu masz ten. Proszę bardzo. No, 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 nieźle. Tylko nie ciągnij go, tak? Bo ładnie będzie chciał. Musisz go, wiesz, czekaj, może ci pomogę, bo on wysoki jest, no. Tu, do góry. O, tutaj popraw. O, i drugie ucho dawaj. O, pięknie, zapinaj. Czesio, masz cały uwięz na ziemi. Musisz się, wiesz, ogarnąć, musisz zapiąć. Zobacz, gdzie można go zapiąć. Pewnie pod spodem, zobacz, idzie, no, zapinka. No, i gdzie go zapinamy? Tutaj, chodź tu z tej strony, zobacz. Tu z tej strony. No. Tu, do tego. Boże, ten koniak, tylko jakieś dzieci do niego podchodzą, to robi się takim osłem. No, nie ciągnij tylko uwiązu po ziemi. Idź przed koniem. Nie patrz na konia, tylko idziesz przed. O, właśnie. O, super. Hejo. No to jeszcze raz. Nie mam poszarni. Dawaj, dawaj, porządnie. Raz, dwa, jak w wojsku. Raz, dwa, raz. A co? Raz, dwa, raz, dwa, porządnie, tak jest. No, nogi też trzeba, nie? Nie, na razie niech pokarka wyczyści. Nogi wyczyści też, dobra? No biorę. Ale czemu inną szczotkę bierzesz? Aha, kopystkę. A ja mówiłam, no, no dobra, ale no możesz, ale tylko przody. Bo na tyłych ma wkładki na całości. Oj, nie tak stawiamy. Zawsze plecami do łba i wtedy podnosimy nogę. Dalej nie będzie się stawiać. Ale trzymaj, niżej musisz złapać, no. On ci da zaraz. No czekaj, się przestawi. O, i nisko, nisko złap. Aż za kopytko musisz, bo będzie ci opadać. Złap aż za kopytko. O, właśnie. Tak. Pięknie. O. I niżej, niżej złap. Tak, no. Jak złapiesz, wiesz, za kopytko, jakby to będzie ci wygodnie, nie? Trzymać. Oj, Lusio też jest z nami. Tak, Lusiczka. O, super. Pięknie. Uwaga, proszę Państwa, najlepszy zawodnik we wsi, Czesław. Siedzi na koniu poker. Wstępujemy się. Ja już siedzę na pokerskim. Razem z Julą ustawiłyśmy tam różne kombinacje. Dzisiaj będziemy bardziej pracować na dojazdach, także zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Żeby nie pędził przed, po, żeby się nie nakręcał. Wiecie, dzisiaj stricte będzie nad tym praca. Czesio pojeździł, no i Czesio będzie też nagrywać. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Także przepraszam, jeśli coś pójdzie nie tak. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. No, a na razie jeszcze chwilkę się wstępujemy i zaraz ruszamy. Założyłam dzisiaj taki golfik, bo myślałam, że będzie chłodniej, ale bardzo ciepło się robi, w sensie, no tak przyjemnie jest, co prawda nie ma słońca,
ale jest w miarę ciepło. No ten wiaterek trochę teraz pomaga, ale generalnie no cieplutko. Myślałam, żeby założyć może krótką, w sensie koszulkę z krótkim rękawem, ale myślałam, że będzie chłodniej, bo było 15 stopni. Tak pokazywało, mówię, nie no, na krótki rękaw to chyba trochę zimno, nie? No i założyłam na długi i chyba żałuję. Wozimy się dzisiaj w ogóle w przepięknym czapraczku de Cuesta. Ma przepiękny kolor. Trochę nie pasuje do mojej koszulki, bo moja koszulka jest ciemniejsza, ale i tak ten felet jest przepiękny. My jesteśmy już po treningu, Juliette też poskakała, tak. Także szykowanie do zawodów pełną parą. Co mogę powiedzieć, dzisiaj poker o wiele lepiej się prowadził. Naprawdę było mi
mega, mega dobrze w prowadzeniu. Miał takie momenty, szczególnie tutaj gdzieś jak wychodził z zakrętów, jak chciałam go przytrzymać, na przykład zmienić nogę, no to miał takie swoje jeszcze uciekanie trochę od tego kontaktu, bo on chciał iść. Go nie interesowało matka, że jest zła noga, ja pójdę nawet ze złej. Ale no to jest jeszcze do przećwiczenia, ale dzisiaj, no tak jak mówię, zupełnie inaczej mi się go prowadziło w parkurze niż ostatnio. Jeśli nie widzieliście ostatniego filmu, to zapraszam tu gdzieś tu. No i możecie sobie obejrzeć, bo wtedy no ten parkur nie wyglądał tak dobrze. Dzisiaj było zupełnie inaczej, było lepiej i no podobało mi się mega. Także super było. No, fajnie. Mam nadzieję też, że mój braciszek spisał się w roli kamerzysty. Powiedziałam mu, że jeśli będzie super i będzie chciał ze mną przyjeżdżać do stajni mnie nagrywać, to będę mu odpalała jakąś, wiecie, jakieś kieszonkowe. Także zobaczymy, czy to go przekona, żeby przyjeżdżał ze mną częściej do stajni. No właśnie poszedł po lążę i zaraz on sobie wsiądzie, pojeździ jeszcze, także spoko, fajnie, fajnie. No, podobało mi się. Pokerek bawi i uczy. Jak widać, Czesio też może sobie pojeździć. Jak tam wysoko się czujesz? Wysoko czy nie wysoko? Jak mówisz, to musisz głośno, żeby cię słychać było. Dobra. No dobra, to spróbujemy prawą ręką złapać lewego ucha konia. O tak, super. Brawo. I teraz druga ręka. Super. No to teraz ogonka próbujemy, tylko delikatnie. O tak. Super. I druga rączka. Pięknie. Ty to jesteś, dobra. I teraz łapiemy prawą ręką lewej stopy. Prawą ręką lewej stopy. Super. I drugą. Idź, idź. Dobrze. Dobra, rozkładamy ręce jak samolot. I robimy skręty tułowia. O tak, super. Brawo. Elegancko. Nie. Nie, tak nie. Idź tam, poker. Nie włoś tu. Dobra. I teraz kółeczka kręcimy do przodu, a później do tyłu. No, o tak. No, możesz też na przemian. Super. Elegancko. No to co, robimy półsiad? Ręce na boczki, najlepiej. I na swojej równowadze łapiemy. Podnosimy się, pupka do góry, hop. To jest anglezowanie, a półsiad to jest cały czas trzymamy, o właśnie, tyłek do góry. Wiem, że łatwo jest się podpierać. Teraz tak, wychodzisz do przodu za bardzo. Halo, halo, człowieku mały. Nie wychodzisz przed siodło, piętka troszkę w dół, oparcie mocne na strzemienia. O właśnie. O, i taką równowagę. I łydeczka jest z tyłu, tak? Nie przesuwamy łydki do przodu. O. O. Ćwiczymy, ćwiczymy. Super. I nie wyżej. O, teraz masz pięknie, super. I trzymasz tą łydeczkę z tyłu. Piętka lekko naciska, jakby chciała dotknąć podłoża. Tak, super. I lekko tyłek do góry. To nie wiesz, to ty nie masz przesadzać z tym staniem, tylko masz leciutko podnosić się. Patrz do przodu, gdzie jedziesz, nie pod konia. O tak, żebyś równowagę łapał. O, super. Jak jeszcze puścisz łapki, to będzie super. I trzymasz się łydeczkami. O. Super. No dobra, to teraz poanglezujemy trochę. Czyli tak jak na początku robiłeś. Wstajesz, siadasz. Tylko Czesio, nie garb się, bo się garbisz. Głowa do przodu, ramionka do tyłu, tak? I delikatnie się podnosisz, tak jak przy półsiadzie. Lekko podnosisz pupę. I nie trzymaj się. Raz, raz, raz. Ale nie całym ciałem, Czesio, tylko na nóżkach podnosisz. Na nóżkach tylko. Raz, raz,
Raz troszkę niżej rączka, jak chcesz trzymać wodzę. Cześć, o, nisko ręka. O, nie podnosisz ręki. O, właśnie. Jak wstajesz, to nie podnosisz. Ręka jest w jednym miejscu. I nie rób takiej huśtawki, tylko podnosisz, siadasz. Ramiona do tyłu. Głowa do góry. O, patrz, gdzie jedziesz. Ręka trochę do przodu, bo za bardzo zgięta w łokciu. Wyglądasz jak jakiś paralityk. Czekaj, pokażę ci. Delikatnie. Tak, delikatnie siadasz. O, super. O, i tak ma być. O, i ręka troszkę do przodu. Nie, jak do przodu, to mówię, nie mówię wyżej, tylko do przodu, jakby do uszu, a trochę niżej teraz daj rękę. Daj niżej rękę. Niżej. O, tak. No, do góry się patrz. O. I teraz zobacz, nie pracujesz całym ciałem jak paralityk, tylko ładnie robisz. O, super. I tak robimy. I pia... No, i teraz ładnie. I w dół. Tak. No i pięknie. I spokojnie. I utrzymujesz równowagę. Tak. Super. I patrzysz, gdzie jedziesz. Niżej ręka. Niżej. O, super. Nogi pracują. Mocno pracują nogi. Tak. Tak. Nie pochylaj się do przodu. O, super. Super. O, ale nie rób huśtawki. Ramionka mają być cofnięte. O, no. O, super. Super. Tesio, jak ci się podobało? Trochę zakusowałeś, tylko już nie nagrywałam, żeby mieć pełną kontrolę. O, buziaczek dla pokerka? O, super się spisałeś, ty to jesteś chłopaczek. Najlepszy, ty też. Siadamy? O, zobacz, jak konie się kąpią w stawku. O, ale mają zabawę. Też byś chciał pokarać, się pokąpać. No to co, zsiadamy? No. To powoli. Hop, o jest. Udało się? Tak. Piona. Poklepać konia proszę jeszcze. Super. Cześć, dba o sprzęt. A dobrze, ten zrobiłeś? A zobacz, tu jeszcze są już smugi. Zobacz, jakie brudne. Mocno musisz wcierać, wcierać. Ładnie musi być. Ja przyjdę, to skontroluję. No, także cześć, dba o sprzęt, a my idziemy schodzić nogi. Zawsze to robi. Proszę, jabłuszko. Podejdź do niego trochę, no. O, spadło mu. Prawie mnie ugryzł. No daleko mu było do ugryzienia. Spadło ci, tak, zaraz znajdziemy. Wejdź z nim na pastwisko. Zatrzymaj. Rozepnij kantar.